Kolejny punkt 1195. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na 2013 dotyczące zwiększenia pana dochodów i wydatków w działach 600, 801, 853 i 926. Projekt prezydenta miasta Krakowa z numer 1195 w trybie jednego czytania wydaje pani dyrektor ma dodatną kartę. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera zwiększenie panu dochodów i wydatków o kwotę 14 429 438 zł. Jest to wniosku z pomocą ministra administracji i cyfryzacji. Środki zostaną przeznaczone na komisji szczegółowo w uzasadnieniu. Przekazanie przez ministra środków za zabezpieczenie cyfryzacji ogólnej. Zawarcie umów z komisją egzaminacyjną. Zawarcie umów na realizację programów unijnych oraz w związku z podpisaniem umów podstawowej współpracy na świadczenie usług podczas zawodów generatorów i półmaratonu marzony. Do projektu uchwały wpłynęła również autopoprawka pana prezydenta i mniejsza autopoprawka zawiera zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 34 782 zł. Jest to w związku z przekazaniem informacji o zmianie rocznej kwoty części wyznaczonej subwencji ogólnej. Kwotę tę przeznacza się na udzielenie dotacji na miejscu Instytutu Kultury w Krakowie. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. W tej sprawie zajęła stanowisko komisja budżetowa. Przyjęty przyjmujący przyjęła pozytywną opinię. Czy są stanowiska innych komisji klubu? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu wraz z